panowie generałowie, komendanci, dowódcy Wojska Polskiego, panie komendancie Żandarmerii Wojskowej, a przede wszystkim, szanowni państwo, żołnierze i pracownicy Żandarmerii Wojskowej. W tym szczególnym roku, roku stulecia odzyskania niepodległości, dziś dziękuję wam za codzienną służbę. Dziękuję wam za zaangażowanie, za poświęcenie, za profesjonalizm. Dziękuję wam za to, że mogę usłyszeć takie słowa, że Żandarmeria Wojskowa należy do najlepszych służb Policji Wojskowej w NATO. To są rzeczywiście ważne słowa. Ja mam osobiście satysfakcję, że pełniąc urząd ministra obrony narodowej, tak wysokie oceny są dokonywane, jeżeli chodzi o Wojsko Polskie, w tym Żandarmerię Wojskową. Wasza służba nie należy do łatwych. Misje wojskowe, ale także akcje antyterrorystyczne, to wszystko wasz dzień powszedni. Na ulicach można również spotkać żandarmów wojskowych w sytuacji, w której mamy do czynienia ze wsparciem służb porządkowych, na przykład przed świętami, czy też w sytuacji, w której Polska organizuje duże przedsięwzięcia o charakterze czy to kulturalnym, czy też wojskowym, czy jakimkolwiek innym. Wtedy obok polskiej policji właśnie Żandarmeria Wojskowa patroluje polskie ulice i możemy powiedzieć z dumą, że Polska jest bezpieczna. Polska jest bezpieczna dzięki również waszemu zaangażowaniu. Za to jeszcze raz serdecznie dziękuję. Chciałem też podziękować państwa najbliższym, bo tak jak mówił pan prezydent, wasza służba niesie za sobą ryzyko, a więc to wsparcie najbliższych decyduje o tym, że z ufnością możecie podchodzić do wykonywania swoich obowiązków, że czujecie, że najbliżsi wspierają was na co dzień. A więc chciałbym serdecznie podziękować waszym rodzinom za takie wsparcie. Jest ono niezwykle ważne. I chciałbym wam życzyć tego, żeby wasza służba przynosiła wam osobistą satysfakcję. Jeszcze raz dziękuję za zaangażowanie, za poświęcenie, za ofiarność. Gratuluję wszystkim wyróżnionym i życzę wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Przewodniczący Rzeszy Krok.